Cześć! Dzisiaj mam dla Was ulubieńców lipca, sierpnia i września. Postanowiłam, że nie będę nagrywać co miesiąc takich ulubieńców, dlatego że jest to taka cała seria ulubieńców, czyli przez najbliższy tydzień będziecie oglądać samych ulubieńców na moim kanale. Dzisiaj, z tego co kojarzę, chyba jest piątek, czyli jeszcze w poniedziałek i w środę zobaczycie filmy właśnie o tematyce ulubieńców. Dzisiaj są kosmetyczni. Poniedziałek będą lifestyle'owi, czyli książki, filmy i tak dalej, a w środę będą ulubieńcy modowi. Więc zaczynamy może od ulubieńców kosmetycznych i pokażę Wam, co mam tutaj. Dzisiaj nie ma tego tak dużo, ale zaczniemy od pielęgnacji. Najpierw pokażę może od góry, czyli włosy. Tutaj tylko chciałam Wam przypomnieć, że cały czas używam tego grzebienia do tapirowania włosów. Jest to grzebień, który już mam od długiego czasu i on jest dalej w bardzo dobrym stanie. I mówię Wam to dlatego, że często właśnie się mnie pytacie, jak tapiruję włosy, czego używam i tak dalej. Po prostu chciałam Wam powiedzieć, że jest to najlepszy grzebień, jaki można moim zdaniem kupić do tapirowania, ponieważ jest to szczotka, nie grzebień. Właśnie, dlatego, że jest to szczotka, a nie grzebień, ma dużo twardsze te włosy i dużo lepiej i szybciej się tapiruje. Nie jest ona droga, bo kosztuje około pewnie 20 zł na Allegro. Link dam Wam w opisie. I naprawdę jestem z niej zadowolona. Moja mama ma dokładnie taką samą szczotkę i też jest z niej zadowolona. Wcześniej oczywiście miałyśmy taki grzebień, taki wiecie, plastikowy za 5 zł i to, a to, to jest po prostu nieba, ziemia. Dalej chciałam Wam powiedzieć, że uwielbiam ten olejek. To jest, to nie jest olejek. To jest 100% bioolej z róży rdzawej z firmy Stara Mydlarnia. Można to kupić we Wrocławiu w sklepie Starej Mydlarni albo w Naturach. Są te olejki w Naturach od roku, może nawet trochę dłużej i spokojnie możecie je teraz kupić. Kosztują około 20-30 zł, więc nie jest to dużo. Jest to 100% naturalny produkt. Jedyne co jest w składzie to właśnie ten olejek z róży rdzewej. Używam go na noc, jest bardzo fajny, bardzo fajnie zmiękcza skórę. Nie jest komedogenny, nic się z moją skórą nie dzieje i też kiedy mamy te kobiece dni, w tym miesiącu akurat nic mi nie wyskoczyło, więc jestem w szoku. Nie wiem, czy to jest zasługa tego olejku, no ale to wiecie, oczywiście zdrowa dieta plus dobra pielęgnacja, piękna skóra. Równa się, piękna skóra. Więc jeżeli szukacie coś fajnego, to mogę Wam to polecić. I ostatnia rzecz z pielęgnacji. Kiedy zaczęłam wrzucać regularnie zdjęcia moich paznokci na Instagrama, czyli po prostu jaki mam w obecnym momencie manikir, który sobie zrobiłam. I praktycznie pod każdym postem jest pytanie, jak ja pielęgnuję swoje paznokcie i jak o nie dbam, że są takie długie. I cały czas Wam polecam tą odżywkę Eveline 8 w 1, ale ostatnio zaczęłam używać czegoś innego. Oczywiście do tej Eveline wrócę, ale używam już ją tak długo, że po prostu chciałam, żeby paznokcie się odzwyczaiły i później znowu do niej wrócę. To jest odżywka Sally Hansen Diamond Strength i to jest po prostu odżywka wzmacniająca paznokcie. Bardzo fajnie działa, zresztą jak widać, chociaż ten mi się złamał. Ale ten mi się złamał, bo zrobiłam coś na siłowni i niczego nie powinnam, bo też się właśnie mnie pytacie, jak ja sobie radzę z takimi paznokciami na siłowni. No, muszę trochę bardziej uważać, ale nie siedzę na siłowni 24 godzin, żeby to był przymus, takie krótkie paznokcie, więc mam długie, właśnie akurat złamały mi się kciuki, ale ja mam tak, że jeżeli one się złamią bardzo, bardzo mocno i bardzo dużo, to dopiero wtedy je obcinam. Tak to mam te długie, te kciuki mam krótsze, ale jeżeli mi się jeszcze jakieś złamie, to wtedy obetnę wszystkie. Dobra, więc to jest ten, to serum bardzo, nie, to jest odżywka, bardzo fajnie działa. Paznokcie są mocne, no, nie wiem czy to zobaczycie, ale jak robię tak, to ten paznokieć mi się nie skręca. One są, ja mam naprawdę bardzo twarde paznokcie, więc ja takie miałam zawsze i też ciężko mi jest Wam pomóc osobom, które mają cienkie paznokcie. I przechodzimy do kolorówki, zacznę od twarzy do twarzy, chcę Wam pokazać rozświetlacz Freedom Pro Highlight w kolorze Brighten. Pokazywałam go już w tym miesiącu dwa razy. Jeden film jest Chat Makeup, podlinkuję Wam w opisie. I taki film ze swatchami właśnie kosmetyków marki Freedom też Wam podlinkuję w opisie. Mam go dzisiaj i mam go przez cały miesiąc, odkąd go dostałam. Cały czas go użyłam, jest naprawdę bardzo fajny.
Utrzymuje się cały dzień, bo to w sumie o tym wcześniej nie wspomniałam, ale teraz mogę Wam powiedzieć, jak już go trochę dłużej testuję. Bardzo fajnie wygląda na policzkach, nie widać tych drobinek, więc to jest taka tafla i naprawdę za 15 zł jest naprawdę bardzo fajne. Dalej przy oczach, oczy, to też coś, co pokazywałam Wam w Open Boxie, to jest akurat z Kokolity i to jest L'Oreal Infallible. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja uwielbiam cienie z tej serii. Są jedne z lepszych cieni, bo to jest cień prasowany. To jest tak jakby sprasowany pigment, bo one są bardzo napigmentowane, są takie bardzo konkretne, ale też jakby delikatnie kremowe i świetnie się sprawdzają na powiekach. Ja mam ten w kolorze Gleaming Bronze i ja nie byłam do niego przekonana, kiedy go otwierałam, ale kiedy nałożyłam go na powieki, to się po prostu zakochałam. Pięknie wygląda, to jest taki kolor khaki i myślałam, że źle będzie wyglądał do zielonych oczu, ale fajnie współgra właśnie z zielonymi oczami. Do brązowych będzie wyglądał pięknie, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to też linki w opisie. I jeszcze trzy rzeczy do ust i trzy rzeczy do... Nie, i dwie rzeczy do paznokci. Do ust oczywiście konturówki, ale też nie macie czegoś innego. To jest kredka, już chyba o niej słyszeliście pewnie. Golden Rose Matte Lipstick Crayon, mam w kolorze 08. Jest to coś, co używałam przez bardzo długi czas, bardzo ją lubię. Ona jest taka, szybko się ją nakłada, ale ja i tak używam jeszcze konturówki, bo lubię mieć mocno podkreślone usta. Dzisiaj nie, bo dzisiaj poskubałam, więc nic nawet nie nakładam. To znaczy nałożyłam tylko szminkę z MAC-a w kolorze Plumful, bo ona jest taka, że nie podkreśla tego poskubania i też nie chcę nie wiadomo ile tam nakładać na te usta. Więc, no ale poza tym, bo nawet ostatnio mniej skubię już usta, więc częściej mogę sobie pozwolić na takie produkty. Ta konturówka jest świetna, jest bardzo miękka, nie wysusza ust, fajnie się utrzymuje, nawet kiedy zjemy, ona dalej zostaje, chociaż trzeba ją poprawić tutaj wewnętrznych tej częściach, ale poza tym naprawdę super. Chcę sobie jeszcze kupić kolory inne, ale nie mogę się nawet zdecydować jakie. Dalej konturówka z Emily, to też można ją też dostać na stoiskach Golden Rose. Long Lasting Lip Pencil w kolorze 215. Aha, może Wam zrobić swatcha. Okej, więc tak wygląda ta kredka z Golden Rose. Tak wygląda konturówka z Emily. Ona wychodzi trochę ciemniej na ustach, więc to jest taki idealny jesienny kolor, taki różowo-fioletowy, taka orchidea. Tak? No, chyba coś takiego. Z fioletem. Też bardzo fajna. Ona już jest trochę twardsza niż na przykład konturówki z Essence, ale też jest bardzo dobra i bardzo fajnie wygląda na ustach. No i jeżeli już mówiłam o konturówkach Essence, to mam tutaj Long Lasting Lip Liner w kolorze Plum Cake. No i tak jak właśnie Wam mówiłam w ulubieńcach, w Outfit of the Week, nie wiem czy ją można dostać w Polsce, bo ją kupiłam w DM-ie. I nie wiem, nigdy nie widziałam właśnie tych wysuwanych kredek z Essence, ale pewnie mi tam napisałyście, czy widziałyście, czy nie, bo film wrzucam dzisiaj nagrywam, więc wiecie. Tak to właśnie wygląda. Świetny kolor, to już jest taki bardziej siwo, beżowo, brązowo, fioletowo, różowy. Taki, wiecie, typowy. No dobra, wiecie, teraz to jest teraz na czasie, tak? Taki grunge trochę, coś takiego. Tylko, że jaśniejsza wersja. I jeszcze mam lakiery do pokazania, bo w sumie chciałam Wam pokazać ten lakier, bo to jest lakier, który miałam przez długi okres. To jest Pets 5 Volume Gloss w kolorze Young Miss 021. Też niestety nie jest dostępny w Polsce, ale właśnie jedna z Was się mnie pytała w międzyczasie, czy jest taki zamiennik w Polsce, co można kupić. I nawet wysyłałam tej dziewczynie na Instagrama porównanie, w ogóle pozdrawiam, i jeżeli mnie oglądasz. No i właśnie wysłałam jej porównanie tego lakieru. To jest Golden Rose Rich Color w kolorze w numerku 104 i to jest ta sama tonacja, ale ten jest trochę ciemniejszy, dlatego że on jest bardzo napigmentowany i tutaj wystarczy tylko jedna warstwa i już płytka jest całkowicie pokryta. Tutaj no, potrzebne są dwie warstwy, czyli standardowe, jak standardowy lakier. No ale właśnie ten jest trochę ciemniejszy, no ale wiecie, jeżeli chcecie idealny kolor jak ten, no to wystarczy dodać trochę białego lakieru, ale to też już jest takie bawienie się, nie każdemu się chce. No ale to jest właśnie taki fajny, mauve, brudny róż, brudny różany kolor. Trochę ciemniejszy niż właśnie ten, ale bardzo fajnie wyglądają na paznokcie, zresztą wrzucałam Wam na Instagrama zdjęcie, więc tam Was zapraszam. W ogóle teraz bardziej się tak trochę skupiłam na Instagramie, więc możecie zerknąć i zobaczyć, czy Wam się podoba.
A jeżeli chodzi, już powiem Wam szybko jeszcze, co mam na paznokciach, to jest Golden Rose Wow w kolorze 88. To wszystko. Tak? Tak. Więc dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, co Wy w tym miesiącu polubiliście i czy mieliście coś z tego i czy też macie takie samo zdanie jak ja. A na razie zobaczymy się później. Dzięki za oglądanie. Buziaczki. Pa!